Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. A oto przed wami Pillars of Eternity wraz z dodatkami The White March 1 oraz 2. Znaczy mówiąc, po prostu pierwsza część kompletnego wydania Pillars of Eternity. Inaczej Filary Wieczności. No więc cóż, ja się kogoś zastanawiam, czemu widzimy się w takiej grze, a nie czymś innym? Czemu w sumie taki klasyczny RPG, skoro się nie oglądałem najlepiej? To już śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż Pillars of Eternity posiadam od długiego już czasu, a jednak mimo to nie gram w nie od jakiegoś czasu. Właśnie, coś też takie ciekawe. I właśnie to jest ten powód. Długo nie grałem, a ciągle próbuję po prostu znaleźć chwilę, żeby siąść do Pillarów, pograć sobie, może w końcu ukończyć, a nie tylko dochodzić do... W sumie chyba... Nawet nie wiem, czy to jest miejsce, w którym gra się rozkręca, czy coś. No, ale mniejsza z tym. Tak więc oto jesteśmy, właśnie dlatego, że chcę sobie w to zagrać. A nie ukrywam, nie potrafię sam się zmotywować do działania nigdy. I to dosłownie nigdy. Nieważne w jakim kontekście, po prostu jeśli chodzi o gry. Bez nagrywania ostatnio. Więc bez zbędnych cergieli, klikamy nowa gra. Świeżo zainstalowałem, tak swoją drogą. I zaczynamy. I tak. Na wstępie jeszcze przepraszam za wszelkie kliknięcia myszki, ale moja ta wytłumiona dalej jeszcze się nie naprawiła. No i dobra, pora wybrać poziom trudności. Jako, że trochę doświadczenia mam z takimi grami, ale nie jestem jakimś ekspertem, to nie liczycie na ścieżkę potępionych czy tryb eksperta, próba żelaza. Zagram prawdopodobnie na... No niech będzie średni, bo w sumie tutaj... weteranów Infinity Engine. Powiem wam szczerze, trochę się grywało w Baldur's Gate, Icewind Dale i tak dalej, tylko że głównie dzięki kolegom to się udawało przejść, więc to będzie dobre. Na poziomie średnim wymaga strategii i skuteczności, ale wybacza część błędów, więc idealne dla mnie. Teraz, jako że mam wybraną opcję, krótki wstęp, w którym oczywiście tworzymy postać. I z góry mówię, na tym się skończy dzisiejsza przygoda, gdyż no, chciałem dosyć dogłębnie poopowiadać o wszelkich opcjach postaci. Przynajmniej z tego co ja wiem, więc no rozumiecie. Nie będzie czasu, żeby ten odcinek trwał normalnie i żebym jeszcze rozgrywkę zaczął. Tak więc no. Dobra. Szybciej. Oczywiście, jak na złość. Teraz ekran wczytywania mam dziwnie długie. A w sumie skoro tak, to może taką podobam wam ciekawostkę dosyć sporą. Nie wiem, czy widzieliście o tym, ale jeśli chodzi samo w sobie o właśnie tą grę. Dobra, mam tutaj wstęp, to poczekam. Ever upward to the skies for assurance that he is on the right course. A dim lantern, his only protection against the encroaching darkness. But the skies bring no comfort, shining no light, betraying no hint of what they know. The caravan carries travelers bound for the frontier hamlet of Gilded Vale, you among them, where a local lord has offered land and wealth to settlers from abroad looking for a fresh start. You have taken suddenly ill, sweating and shivering, and one of the other travelers signals for the caravan master to stop on your behalf. He pulls up just in time to avoid plowing into the trunk of a fallen tree that bars the way ahead. You will go no further tonight. No, więc tak się zaczyna wstęp do naszej przygody. I na wstępie właśnie jeszcze dodam to, co chciałem powiedzieć wcześniej. Grę przechwytuję w postaci przechwytywania całego mojego ekranu, bo inaczej nie chciał po prostu za Chiny Ludowe no dopuścić do rozgrywki poza czarnym ekranem i myszką, tak jak teraz. Ale to akurat dlatego, że się wczytuje generator postaci. No i dobra, jesteśmy. No, jako że Pillars of Eternity nie jest może najmłodszą grą, to grafika nie będzie może idealna, ale no, zawsze cokolwiek. I tak, zaczynamy. Na wstępie jeszcze tego dodam. Czy gram mężczyzną, czy kobietą, nie wpływa to w ogóle w żaden sposób na nic. Jeśli chodzi o rozgrywkę samą w sobie, poza tym może niektórymi dialogami, chociaż pewien nie jestem. No się nawet jak tutaj sama gra opisuje. Rola społeczna kobiet, jakby się było o mężczyznach, to by było mężczyzn, bo to są bardzo podobne, jest różna w poszczególnych kulturach. W Eorze, czy... Erze, nie wiem, czy RZ, nieważne. Na Eorze. W znacznej mierze zależy od tego, skąd kobieta pochodzi. W Imperium
aedyryjskim, czyli edyryjskim, czy jakoś tak, republikach waliańskich oraz Jelniobożu kobiety pełnią obowiązki związane z prowadzeniem domu, edukacją i organizacją. W plemionach Nastiaków, czy jakoś tak, Nasitaku, dobra, nieważne, nie będę czytał, są one najważniejszymi myśliwymi, żołnierzami i przywódcami. W Eir Glanfat Xmaltu role kobiet i mężczyzn mają charakter bardziej elastyczny. We wszystkich społeczeństwach pojawiają się jednak odstępstwa od tych zasad, a kobiety można spotkać w różnych zawodach i różnych stanowiskach. Tak samo jest w przypadku mężczyzn, tylko tutaj właśnie jest opisane o mężczyznach, więc po prostu nie ma znaczenia, czy gram mężczyzną, czy kobietą, dosłownie nie ma to żadnego wpływu. Ja oczywiście zagram mężczyzną. I w tym oto momencie zaczyna się już prawdziwa zabawa w dostosowywaniu postaci. Jak widzicie, mamy tu niby raptem 6 raz, ale powiem wam tyle. To nie jest wszystko. Więc na początku mamy ludzi. Standardowo, nic dodać, nic ująć. Rasa bez żadnych specjalnych właściwości. Mamy bonus do stanowczości i mocy jako przedstawiciel ludzi. Czyli grając z człowiekiem mocny, inaczej mówiąc, skuteczność naszych obrażeń. Ale nie tylko fizycznych, ale właśnie również też od magii i innych takich aspektów. Oraz siła uzdrowień. Plus też przydać to w momencie, kiedy chcemy coś właśnie siłą fizyczną, czy no zastraszyć ludzi. Chociaż zastraszanie jest bardziej chyba stanowczość. Stanowczość natomiast to jest nasz taki upór wewnętrzny oraz przekonania, niezmienność zdania, siła umysłu, teraz czysta. Oraz przede wszystkim bonusy do wszelkich odporności. Czy to są jakieś pancerze podobne, czyli tam chyba szansa na to, że nas atak nie trafi, poprzedzając do jakichś tam refleksów i innych rzeczy, które polegają głównie na tym, że właśnie osłabiamy efekty, które nas próbujemy zaatakować czy coś. I tyle. Dosłownie. Natomiast jeśli chodzi o pasywną zdolność rasową ludzi, że tak nazwę, to raz na potyczkę zyskujesz plemię do celności obrażeń na 5 sekund po utracie połowy wytrzymałości, czyli połowy takiej, nazwać to można kondycją, nie tyle co życiem, bo życie jest osobno i tyle. Nieważne, który człowiek, jak widzicie, bo to są też podkategorie ludzi, wszyscy działają tak samo, tylko mają trochę inne opisy. Więc tak, ludzie są dosyć prości i tyle. A umałanie, widzicie, duży bonus do mocy, czyli głównie siła fizyczna. No, jak tutaj sam opis czyta, co w sumie przedstawia, nawet ja mogę to przeczytać. Potężni Aumałanie są największą z cywilizowanych ras i często występują w oceanach lub w ich pobliżu. Nie są to istoty typowo wodne, lecz lubią wodę i wiele z ich cywilizacji, takich jak Rawatai, opiera się na przewadze morskiej, co są ze swej niezrównanej siły. Oczywiście tutaj też mamy pod kategorię, nie będę czytał tego wszystkiego, bo jednak to już jest za dużo, a chciałbym, żeby ten odcinek miał sensowny czas. I ogólnie mówiąc, przybrzeżni mają lepszą obronę przeciwko powaleniu i ogłuszeniu. Bardzo przydatne, powiem wam szczerze. Przynajmniej na tyle, na ile ja grałem. Po prostu to potrafi niejednokrotnie zadecydować o życiu i śmierci postaci. Natomiast wyspiarscy, proszę, dodatkowy zestaw broni, czyli takie po prostu coś jak quick sloty, że klikamy się, zmienia nam zestaw broni. Też bardzo fajne, ale no nie powiem, żebym tego jakoś mocno korzystał. Następne są krasnoludy, które zgodnie z tym wszystkim mają bonus do siły, bardzo duży, w sumie równy Aumałanom. Bonus delikatny do kondycji, czyli do życia, wytrzymałości fizycznej i tak dalej, tylko to bardziej wytrzymałość niż siła. Natomiast przypłacałem to karą do zręczności. Tym razem już pozwólcie, że nie będę dalej czytał opisów. No. I oczywiście są też dwie kategorie. Górscy, którzy mają plemię przeciwko zatruciu i chorobom. Bardzo fajne. Oraz tundrowy, moim zdaniem bardzo dobry, przynajmniej jak na stadium gry, w którym byłem. Dostajemy 15 celności gratis przeciwko wszelkim istotom dzikim i pierwotnym. Bo tu właśnie wrogowie mają swoje kategorie, tak jak to było w klasycznych RPG-ach i w ogóle. Ale mniejsza z tym. Więc po prostu wszelkie jakieś tam, powiedzmy, zwierzę, ludzie, jakieś potwory czy gluty, bo tak, tutaj slajmy też występują. No, krasnolud tundrowy jest po prostu specjalistą od eliminowania ich już od początku. Następnie mamy elfy. Zręczność, czyli w sumie szybkość naszego działania, refleks, takie rzeczy. Oraz percepcja, czyli w tym przypadku jest to, można powiedzieć, nasza świadomość otaczającego nas terenu. Coś na zasadzie koordynacja ręka. Czyli nie refleks bezpośrednio, ale to, że dobrze mamy oko, ręka, koordynację właśnie. Dobra celność, dzięki temu też. Zauważanie różnych detali i takie tam. Oczywiście mówię pokrótce, bo
większość działań tych statystyk zobaczycie pewnie podczas grania. Elfy, tutaj powiem, mają chyba najlepsze rozdysponowanie, jeśli chodzi o różnice rasowe. Bo tutaj jak na razie to wszystkie były takie okej. A w tym momencie mamy leśne i blade. Leśne dostają bonus do celności wszystkiego przeciwko wrogom w odległości powyżej 4 metrów. Czyli naszym super są z nich strzelcy. I najczęściej strzelcom ciężko dosięgnąć takiego elfa. Natomiast elfy blade, powiem wam, proszę, wszystkie blade elfy mają zwiększoną redukcję obrażeń od ognia i zimna. Inaczej mówiąc, grając elfem bladem, nie musimy się za bardzo obawiać ognia czy mrozu. Bo zadaje nam ono 10 punktów obrażeń mniej, jeśli się nie mylę. Co może doprowadzić do tego, że w sumie polowanie na jakieś, nie wiem, żywiołaki lodu będzie niegroźne dla takiej postaci. Następną rasą są orlanie. Tutaj akurat mam przedstawiciela orlan dzikich. Mała rasa. Niektórzy mogą porównać ich do niziołków czy hobbitów. Dostajemy bonus do stanowczości 1, do percepcji 2 i trochę mniej mocy. I moim zdaniem jest to jedna z fajniejszych ras. Swoją drogą też przedstawicielem właśnie tej rasy prawdopodobnie zagramy. I dzicy oraz osiedli. Dzicy, wszelkie bonusy do obrony wszystkich, jakie istnieją, jeśli ktoś atakuje ich wolę. Wola to jest jeden z rodzajów obrony. Taka obrona umysłowa, najprościej mówiąc. Natomiast osiedli... Proszę, atakując wroga, który jest również celem towarzysza z drużyny, orlanie się osiadli, zmieniają część ich trafień na trafienia krytyczne. Czyli inaczej mówiąc, jeśli atakujemy kogoś, kogo atakuje też nasz sojusznik, to nasza szansa na krytyka automatycznie wzrasta. To jest super po prostu. I dla postaci, którą mam zamiar prowadzić, będzie to na pewno nieocenione wsparcie. Ale o tym za chwilę. I ostatnia rasa, chyba najbardziej epicka ze wszystkich. Boscy. Tutaj pozwolę sobie przeczytać ten opis, bo jednak... No, moim zdaniem jest to warte tego wszystkiego. Boscy to dzieci zwykłych istot rozumnych, albo błogosławione fizycznymi cechami kojarzonymi z bogami. Choć nie wszyscy uznają to za błogosławieństwo. Cechy te przyjmują różną postać i nieraz wiążą się z mocami mistycznymi. Częstą cechą jest typowy kształt głowy, więc boscy nie są w stanie nosić ochronnych nakryć głowy, gdyż ciężko im jakieś dopasować. Ze względu na niezwykłą naturę i bezpłodność, częstokrość traktuje się boskich z mieszaniną podziwu i strachu. Mam bonus do zręczności i intelektu. Czyli inteligencja, takie typowe mądrości oraz czas trwania wszelkich zdolności oraz ich obszar, co też jest bardzo fajną cechą. No, i mam tutaj 4 kategorii. Boskich ognia, którzy jak mają mniej niż 50% wytrzymałości, to zaczynają płonąć i tym samym zadając obrażenia od ognia oraz chyba dostając jakieś bonusy do pancerza. Jak ja to nie pamiętam, bo nie ukrywam, rzadko kiedy grałem boskim ognia. Następny jest boski śmierci. Po prostu dużo lepiej mordujemy, czy w sumie ubijamy, pokonujemy wszystko, co jest już tak bliskie śmierci, czyli ma bardzo mało wytrzymałości. Boski księżyca jest trochę przeciwieństwem boskiego śmierci, bo on skupia się na leczeniu naszej drużyny i wspomaganiu jej. Kiedy ja tracę wytrzymałość, to rozsyłam aurę światła księżycowego, który leczy. No, ona leczy po prostu dosyć mocno naszą drużynę. No, jak widzicie tu, kiedy mam poniżej 75, 50 i 25. Bardzo fajne. I boski natury. Tutaj można powiedzieć takie trochę po części roślina, czy jakieś zwierzę. I proszę, premia do mocy, kondycji, zręczności, jeśli wytrzymałość spadnie poniżej 50%. Znaczy mówiąc, fajne bonusy do statystyk, kiedy jesteśmy trochę bliżej, no, śmierci. Chociaż moim zdaniem nie jest to warte uwagi. Dobre dla jakichś, wiecie, wytrzymalszych postaci, jak dajemy na to... Tutaj to będzie akurat przykład wojownicy, którzy mają naprawdę dużo życia i dobrze sobie radzą, więc 50% wytrzymałości to jest nic. Ale dla niektórych klas innych, typu łotrzyk czy coś, to lepiej nie ryzykować, bo 50% często oznacza, że i tak jesteśmy bliscy śmierci. Ale dobra. Bez zbędnego pitolenia bierzemy orle nieosiadłego. I przy okazji wiem, że jest brzydki, ale spokojnie obiecuję wam, że jak przejdziemy jedynkę, kiedyś wejdziemy, zagramy w dwójkę. I chociaż dwójki nie znam jako tako, wiem jedną rzecz. Tam naprawdę zobaczycie różnicę w tym, co tutaj jest prezentowane. I tam orlanin osiadły, szczególnie rasa orlan, moim zdaniem jest super z wyglądu. Jak wiem, nie grałem, ale widziałem, jak wyglądają, więc dobra. Oto nasz piękny gościu. I teraz przechodzimy właśnie do wyboru klasy. Nie będę może poszczególnych opisów czytał, poza klasą, którą wybiorę. A więc tak, na początek mam wojownika. Co tu dużo mówić? Specjalista od walki wszelkiej maści. Jego zdolności głównie opierają się na bonusach do właśnie różnych technik bitwy. Oraz jako jedyny ma
od początku zdolność regeneracji. Jak tu macie napisane, trwałe wytchnienie. Znaczy mówiąc, po prostu ciągle powoli nam się regeneruje wytrzymałość. Podkreślam, nie życie. Życie jest tutaj całkowicie osobną statystyką. Tym samym po prostu ciężej powalić takiego gościa. Chociaż, żeby nie było, nie są mistrzami defensywy. Dobrze sobie radzą w każdej sytuacji bojowej, jak już wspominałem, ale defensywą ustępują paladynom. O tym będzie za chwilę. Mnich. No co tu dużo mówić. Mnich jak to mnich. Specjalista bicia się na pięści. I w tym przypadku, co ciekawe też, bardzo dobra postać, jeśli chcemy otrzymać obrażenia i być tak zwanym tankiem, znaczy mówiąc obrońcą. Gdyż działanie zdolności mnicha, to jest naprawdę rozległe, wymaga otrzymywania ran, by ich aktywować. Znaczy mówiąc, im bardziej nas pobiją, czy w sumie nie lepiej, tylko właśnie bardziej, tym my bardziej będziemy mogli ich pobić. Zdolności eskalują od rzeczy typu jakieś takie typowe kopniaki, jak po prostu jakiś mistrz kung fu czy coś, do sytuacji, gdzie nawet możemy wywoływać magiczne projekcje naszych pięści na dystans, po prostu uderzać. Dalej ze wszystkimi bonusami do walki, no, gołą pięścią. Bardzo ciekawa postać, bardzo fajna. Ale to nie tym będziemy prowadzić całą przygodę. Więc tak, następny jest mag. O magach raczej dużo nie trzeba mówić. Mistrzowie wszelakich sytuacji. W repertuarze swoich zaklęć mają zarówno rzeczy, które pozwalają od tak po prostu zadawać obrażenia, jak i też wzmacniać siebie bądź niektórych towarzyszy, chociaż głównie siebie. Ale to, w czym najbardziej można powiedzieć lśnią, to kontrola pola bitwy. Obrażenia obszarowe, fajna rzecz. Ale jeszcze fajniejsza to, dla przykładu, masowe zamrożenie wrogów, czy może uniemożliwienie poruszania się ich. I właśnie w takich rzeczach specjalizują się czardzieje tutaj. Czy tam magowie. Jak zwał, tak zwał. Inaczej mówiąc, po prostu super. Jeśli chcecie być tym, kto kontroluje po prostu bitwę. Co prawda są bardzo słabi we wszystkim, jak widzicie. Bardzo nisko mają wytrzymałość. Niskie zdrowie. Bardzo niską celność i bardzo niskie odbicie. Odbicie to ogólnie takie coś jak... Jakby to najłatwiej określić, jak... Tak zwane z D&D 3.5, czyli 2 hit, armor class 0. Tutaj im wyższe, tym... Chciałem sobie tu z przeciwieństwa tak, czyli klasa pancerza. Inaczej mówiąc, im lepsze odbicie, tym trudniej nas trafić i tyle. A celność to jest po prostu nasza celność ataków. Ale właśnie wracając. Magowie właśnie mają dużo zaklęć, fajnych zaklęć. Mogą używać ich różnie, ale tylko raz na jakiś czas pomiędzy odpoczynkami, jak to ma miejsce wszędzie. Klasa bardzo potężna, ale wymaga dużo zarządzania i niekoniecznie, powiem szczerze, chciałbym prowadzić maga, gdyż jestem świadom tego, że bardzo wcześnie można maga spotkać. A poza tym to nie jest to, na co mam ochotę. Łotrzyk. Swojego muzyka strasznie ucichła, będę musiał chyba ją podgłośnić trochę na przyszłość. Tutaj nie wiem, czy jest dużo do mówienia. Specjalista od atakowania tych, którzy są niezdatni do pełnej walki. Chociaż ma też parę ciekawych mechanik typu bardzo wysokie przyspieszenie ataków kosztem zmniejszenia obrony oraz rzeczy chociaż tego typu jak chociażby właśnie parowanie ataków, gdzie jeśli atak nas nie trafi, to my automatycznie kontratak wyprowadzamy, czyli kontrę taką typową. Może sobie to wyobrazić tak jak w Dark Soulsach, to jest kiedy jakimś cudem uda wam się w odpowiednim momencie kliknąć machnięcie tarczą i wróg jest bezbronny. Oczywiście działa to trochę inaczej, ale no reguła podobna. Jako łotrzyk najczęściej musimy bardzo dużo i ostrożnie podchodzić do bitwy, często zaczynając od ataku dystansowego, bądź podkradnięcia się do wrogów, po czym szybkiego dobicia go z naszych broni, ewentualnie jakiś tam sztuczek typu zniknięcie, niewidzialność, czy oślepianie, unieruchamianie. Fajne i powiem szczerze, lubię grać łotrzykiem, ale to też nie to. Łowca. No, jak to można powiedzieć, standardowy mechanizm większość RPGów. Łowca równa się strzelec. Chociaż w tym przypadku, w przeciwieństwie do niektórych innych systemów czy RPGów, tutaj niestety jest to aż nadto prawdziwe. Gdyż wszystkie umiejętności łowcy opierają się albo na jego zwierzęcym towarzyszu, co powoduje, że można grać jak się chce, albo na broni dystansowej. Inaczej mówiąc, ciężko jest stworzyć po prostu łowcę, który jest dobry, jeśli chce się bić na krótki dystans. Postać według większości uznawana za najsłabszą. Klasa dosyć sytuacyjna.
I powiem szczerze, trochę sobie tym pograłem chyba w tamtym roku, ale nie przekonał mnie do siebie. Chociaż może jest lepiej teraz, kiedy posiadam dodatki, bo w sumie zakupiłem je dosyć niedawno. Ale mi się z tym. Kapłan. O kapłanach mogę powiedzieć tylko tyle. Wsparcie, wsparcie i jeszcze raz wsparcie. Mają pełno zaklęć, większość z nich to wzmocnienia bądź osłabienie dla wrogów. Chociaż osłabienia, nie wyłączenie wroga z bitwy. Czyli dajmy na to, kapłan może właśnie nam zwiększyć obrażenia, uodpornić nas na jakieś ataki, albo dodać podatność na ataki wrogom, osłabić ich moc. Natomiast nie liczcie na to, że grając z kapłanem, dajmy na to, dojdziecie do sytuacji, w której to wy zamrozicie, czy przewrócicie, czy doprowadzicie do całkowitej bezużyteczności przeciwników. Od takich rzeczy są magowie oraz druidzi. Plus enigmatycy, ale o tym będziemy prezentować te klasy. No więc, paladyn. Co tu dużo mówić? Święty wojownik, ciekawe bonusy do ataków, aury odporności, celności, bądź czegoś tam jeszcze, nie pamiętam co to było. I co najważniejsze, niesamowita odporność. Dosłownie jest to klasa, którą można osiągnąć takie właściwości defensywne, że nikt nawet w pobliżu takich nie może mieć. Oczywiście mówię to z perspektywy grania paladynem, bo nim grałem chyba najwięcej ze wszystkich. I udało mi się chyba raz doprowadzić do sytuacji, gdzie grając paladynem miałem postać, która nawet nie tyle co po prostu nie umierała, co prawie nigdy nie zostawała trafiana atakami. Ale gra paladynem, podobnie jak kapłanem, tak jeszcze wspomnę, wiąże się z tym, że nasze decyzje, zachowania i wszystko niestety muszą być ograniczone do konkretnych preferowanych przez, w przypadku paladynów, ich zakon, w przypadku kapłanów, boga, któremu służą. No więc właśnie, idealny paladyn jest idealnym tym pierwszoliniowcem, potężny, wytrzymały i potrafi uderzyć też dosyć boleśnie. Barbarzyńca. Tym razem powiem wam tyle. Macie przed sobą prawdziwego mistrza ofensywy wręcz. Barbarzyńca jest chyba jedyną postacią, która potrafi każdym swoim atakiem non-stop atakować wszystkich wokół. Jest to nazwane masakrą. I teraz najciekawsza rzecz. Grając barbarzyńcą, nie powinniście inwestować porządnie w siłę, zręczność, chociaż też jest fajne, a w inteligencję. Gdyż wraz ze zdobyciem poziomów wyższych, barbarzyńca może zdobyć coś takiego jak umiejętność strzału. Chociaż chyba ma już go na początku dostępnego do wyboru. Ale pewnie nie jestem, więc no. Nie trzymajcie mi za słowo. Ale strzał właśnie zwiększa możliwości bojowe bardzo mocno, takim barbarzyńcy. Zwiększając jego siłę, wytrzymałość i szybkość ataku po prostu. Także, no rozumiecie, o co chodzi, już się trochę planczę, ale po prostu. No. A inteligencja jest potrzebna, bo jak mówiłem, zwiększa czas trwania tego i zasięg jego masakry, czyli jego obszarowe ataki mogą nagle okazać się, że będą po prostu pokrywać całe pole bitwy. I w ten sposób macie inteligentnego brutala, szaleńca, berserkera, jak tutaj opisują, który po prostu nie dosyć jest potężny, wytrzymały, silny, to już masakruje całe armię, o tak po prostu. Pieśniarz. Tu powiem wam szczerze, jedna z ciekawszych klas. Grając z nim, gramy jako wsparcie, jednocześnie mając dostęp do wszystkiego, co chcemy. Gdyż cały meta... Jaki meta? O Jezu, już się plączę za bardzo. Taka rola już nagrywania o tych godzinach. Ale kontynuując. Cały zestaw właśnie pieśniarza polega na tym, że z wybranych fragmentów, czyli strof, tworzymy pieśni, które dają pasywnie bonusy wokół nas, nam i sojusznikom. I to wszelkie maści. Zaczynając od jakichś tam bonusów do odporności na konkretne obrażenia, poprzez, no nie wiem, nawet zwiększanie obrażeń, czy chociażby powolną regenerację wytrzymałości. Ale to nie to jest najlepsze. Najlepsze jest to, że śpiewając te wszystkie pieśni, nadal możemy chodzić, strzelać z łuku, uderzać, czy cokolwiek. A gdy już wystarczająco dużo strof użyjemy, mamy pieśni. Specjalne umiejętności. A nie, to były nie pieśni. Pieśń to jest właśnie to wszystko. Inwokacje, proszę. Potężne efekty magiczne, które pieśniarz wytwarza po wyśpiewaniu wymaganej ilości strof. Inaczej mówiąc, trochę sobie połazimy, pośpiewamy i nagle możemy wywołać jakąś burzę, która po prostu rani wszystkich wrogów. Albo jeśli sądzicie, że wrogów jest za dużo, możecie przywołać sobie duchy czy szkielety, które będą was wspomagały w bitwie. Bardzo fajna postać, bardzo przyjemna do grania. Ale znam towarzysza, który też jest pieśniarzem.
Chociaż to, że jest towarzysz, to też żaden argument, bo wiem, że każda klasa ma towarzysza do zrekrutowania. Co powoduje, że nie szczególnie chcę nim grać. Poza tym mam, jak mówiłem, ochotę na coś innego. Konkretnie na druida. Enigmatyk... chyba jedna z bardziej interesujących klas. Gdyż nie dosyć, że jest specjalistą od efektów umysłowych i kontroli, chociaż innego typu niż magowie. Magowie mogą zrobić dosłownie wszystko. Tak, enigmatycy właśnie mogą, dajmy na to, łatwiej przekonać przeciwnika, żeby przyszedł na naszą stronę. Zadawać jakieś specjalne obrażenia, jakieś ciekawe efekty. Nie zagłębiając się w szczegóły jakoś wielce. Ale właśnie, oni są takimi, można powiedzieć, magami plus, ale nie do końca. Jak magowie mają konkretną ilość czarów, które mogą rzucić, enigmatyk musi zadawać obrażenia swoją bronią, żeby zbierać skupienie. Kiedy zbierzesz skupienie jako enigmatyk, możesz rzucać moce, które, jak mówiłem, są czasami atakami, które tutaj, podobnie jak w przypadku niektórych magicznych maga, mogą przewrócić, przestraszyć, spowolnić i tak dalej. Także mogą na przykład, no, oczarować wroga, zmuszając go do, no, wspomagania nas przez jakiś czas. Ale mają także różne ciekawsze zdolności, typu właśnie, powiedzmy, zwiększenie odporności na obrażenia czy coś. Ale stricte tylko i wyłącznie osobie z naszej drużyny. Bo właśnie niestety to jest taki smutek, nie można ich mocy używać na sobie. No i na końcu druid. W sumie miałem czytać opis, ale patrząc na to, ile czasu się mi to zajęło i ile waży ten plik, wolę się pośpieszyć i po prostu trochę pokrótce powiedzieć. Jeśli chodzi o druidów, macie tutaj mniej więcej najważniejszy efekt, najważniejszy aspekt, przemiana. Właśnie możemy przemiany dokonywać oraz mamy zaklęcia. Ale w przeciwieństwie właśnie do zaklęć maga, zaklęcia druida nie dosyć, że często są zaklęciami mocno obszarowymi, zadającymi potężne obrażenia. Druidzi potrafią również przyzywać sobie wsparcie, jak, może nie aż tak dobrze jak pieczniarze, ale jednak. Kontrolować tłumy i najważniejsza rzecz, w moim odczuciu to jest największy plus. Będąc zwykłym czarodziejem, który ma, jak widać, bardzo niską celność, średnie odbicie, niskie zdrowie i bardzo niską wytrzymałość, dzięki przemianie w zwierzę właśnie mogą być równie dobrze stosowani jako wojownicy frontolinijni. Tak, frontolinijni, no pierwszej linii frontu, więc tak. I to jest ten aspekt, który jest dla mnie istotny, jeśli chodzi o tworzenie postaci. Oralnie osiadły plus druid pozwoli nam stworzyć kogoś, kto nie dosyć, że może na tyłach sobie stać i po prostu tak wrzucać zaklęcia różne, chociaż pewnie i tak za często ich nie będę rzucał, bo jestem z tych, co to oszczędzają je mocno. A gdy jest taka konieczność przemienić się w zwierzę i w swojej zwierzęcej formie szarżować i wspomagać wojowników czy innych, których będziemy mieli w drużynie, właśnie na linii frontu. Tak więc oto bierzemy. No i tu właśnie mamy do wyboru zwierzęta. Każde działa trochę inaczej. Wilk, powiem szczerze, ma jedne co właśnie. Las na potyczkę. Znaczy, las na potyczkę możemy się przymienić, ale wilk potrafi przewracać wrogów swoim atakiem. Niby fajne, ale niekoniecznie, bo przewracanie, powiem szczerze, nie jest aż takie cenne, w szczególności patrząc na inne efekty. Jeleń ma wszelkie bonusy do obrony, jak widzicie. I pozwala atakować grupy wrogów naraz. Fajne, ale to dalej nie jest to, co potrzebuje. Niedźwiedź pozwala właśnie na... no, dobra, inaczej. Niedźwiedź potrafi przestraszyć wrogów oraz ma największą odporność na obrażenia ze wszystkich przemian. Kot ma bonusy do prędkości ataku. Natomiast dzik, jak widzicie, regeneruje się powoli i zadaje obrażenia okresowe. Na zasadzie coś w stylu krwawienia od ataków czy coś. Jednak ja ze wszystkich opcji wybieram kota ze względu na te bonusy do prędkości ataku, które, powiem szczerze, na pierwszych poziomach mogą być naprawdę cenne, a w późniejszej fazie gry nadal będą przydatne. No więc zgramy druidem kota. I teraz tak, statystyki. Tu macie takie konkretniejsze opisy wszystkiego. Jeśli chcecie, sobie zatrzymajcie, poczytajcie. I tak, w tym momencie, kiedy będę już tworzył postać, nie zdziwcie się, że będę tworzył tak czy inaczej, po prostu to jest strategia, którą ja sobie opracowałem już jakiś czas temu. A, jest jeden do mocy w sumie. Tutaj, powiem szczerze, mi kłopoty robi przez to, że chciałem mieć w sumie 15, żeby mieć te 15% chociaż obrażeń. Nie pomyślałem o tym, że Orlani ma taki minus, ale dobra, mniejsza z tym. O, dobra, jestem ja, powiem jeszcze pochodzenie. No tak. Zapomniałem pochodzenie, że to jeszcze z pochodzenia można dostać bonus.
Czyli to było to, co mi pasuje. No i teraz może zobaczymy, czy jakie są mniej więcej zestawy startowe. Bo właśnie pochodzenie tutaj decyduje tylko o naszej zbrojce i rzeczach, które mamy. I szczerze, chyba będę musiał Edyr sobie wybrać ze względu na to, że po pierwsze dostajemy zbrojkę, która niezbyt obniża nasze... no prędkość naszą działania. Oczywiście tutaj mamy jeszcze lepszą. Ale to nie tylko to, bo właśnie mam także broń, która nie jest nam za bardzo potrzebna i malutką tarczkę. Malutka tarczka jest naprawdę istotna. Bądź dosyć, że zwiększa delikatnie nam aspekty przeżywalności, to nie wpływa negatywnie na celność. Żeby nie były negatywne rzeczy związane z celnością, oznaczałem negatywne rzeczy związane z celnością też na czarach. Więc tak, oto nasz druid z Edyru, tylko jeszcze zrobię w sumie tak. Niech będzie już ta 15. Bo jednak lubię takie liczby, kiedy są wyrównane do 5. Tylko inteligencja do 18, to głównie dlatego, że chcę długo być kotem, żeby wszystkie moje czary miały wielki zasięg. No i przy okazji mam już wszystkie czary też dostępne, jak widzicie, typu zauroczenie bestii, tęczące pioruny, piętno natury, wszystko po prostu, bo druidzi wszystko dostają naraz, w przeciwieństwie do czardziejów. Więc oto nasz druid z Edyru. I teraz jeszcze ostatni aspekt typu pochodzenia. Arystokrata, osadnik, odszczepieniec, myśliwy, najemnik, duchowny, po prostu różne opcje, jak widzicie. Tam są delikatne smaczki fabularne i bonusy do statystyk dodatkowych. Ja bym jednak wybrał wagabundę, bo nie ukrywam, skradanie się może być przydatne. Mechanika może być przydatna, ale to nie dlatego. Mi nie chodzi teraz o jakieś aspekty, powiedzmy, czysto związane z rozgrywką, a bardziej chodzi o to, jaką postać chciałbym wytworzyć. Proszę, nigdy całkiem nie pasujesz do otoczenia. Każde nowe miasto jest jednym miejscem krótkiego odpoczynku, zanim wyruszysz w dalszą drogę. Lepiej czujesz się w drodze, zwiedzając świat. Ja akurat w Edyrze nie widzę niczego, co jest lepszy. No, chyba żebym znalazł coś, co daje naturę, bo jednak natura moim... czyli tam sztuka przetrwania, nie pamiętam, kto się nazywa. Ale widzę, że... przetrwanie, dobra. Ale widzę, że nie ma niczego takiego poza niewolnikiem, więc... może nie będę się tym przejmował, biorę to dla smaczków fabularnych. I teraz ostatnie aspekty, czyli... w sumie wybranie wyglądu postaci i portretu. Z portretem, powiem szczerze, pewnie będzie spory problem, więc będę musiał sporo naklikać, że znajdę coś, co mi się spodoba. Szczególnie, że orla nie mają bardzo mało. Jak widzicie, jest tego sporo, ale mniejsza z tym teraz. Może zaraz znajdę coś takiego w wymiarze. No, jak widzicie, orlanki mają nawet ładne portrety. Gorzej tylko z orlanami, przynajmniej w moim odczuciu. Ale dobra, zaraz powinniśmy znaleźć to, czego szukałem, więc nie będzie aż tak źle. Ale pewnie gdybym szukał w drugą stronę, byłoby szybciej. Dobra. No jak widzicie, niestety mam tylko 2. Chciałem też być tego więcej. Tak więc z braku lepszych niech będzie ten. I teraz tak. Nie mam zamiaru jakoś tak się pod portret dostosowywać. Więc zobaczmy, jakie mamy opcje dostosowania postaci. Głowa. O. Widzicie, no niestety granie orlanem w tej części jest nieszczególnie fajne. Jakiś zarost? Nie. Nie będę ukrywał, to zarost im jakoś tak nie pasują. Może w drugiej części, jeśli będziemy właśnie grali, wiem, że tam jest kontynuacja rozgrywki tą samą postacią, więc tam może dam mu jakiś zarost czy coś. To jest tylko kwestia włosów, jakieś fajne. Chciałbym jakieś takie dłuższe. Przecież tak pewnie nie będziemy zbytnio patrzeć na niego, więc nawet nie wiem, coś tak staram. W sumie nie potrzebuję, przedłużam to wszystko. Żebym się patrzył na to, że mam po raz pół godziny, a ja dalej jestem w kreatorze postaci. Gdzieś tu były te takie wymiary. Nie to, co będą za chwilę chyba. Dobra, niech będą te. I teraz tak, skóra. Zobaczmy to. Dobra, niech będzie ta. Włosy ciemniejsze. I teraz kolory. Z kolorów bym wybrał, że jestem druidem, coś tego typu. A główny... może ten. Dobra. Tak się prezentuje póki co nasza postać. Chociaż może dałbym jaśniejsze te włosy. No, w sumie może być... jako, że tutaj mam taki na portrecie, to niech będzie chociaż tak podobieństwo. I teraz pora na dostosowanie głosu. Yeah. Watch and learn. Yeah! Keeping an eye out. Yes.
flattered. I'm here. I'm flattered. Let's go! Yep. I'll go on ahead. Yes? I shall lead us. Finish them! Let's keep quiet. Leading the way. No, szczerze, nie wiem, która opcja jest najlepsza. Steady does it. I'm here. I'm flattered. Stand together! Niech będzie, może. I'll take a peek. Hey there. Spokojny. Jakoś jak najbardziej mi pasuje do druida. No i w tym momencie ostatnia rzecz, którą jest imię. Nazwę go. Może nie jakoś szczególnie odkrywczo, ale niech będzie właśnie Starki. I w ten oto sposób zakończyliśmy kreację postaci i tym samym zakończyliśmy pierwszy odcinek. Nie ukrywam, zajęło to dłużej niż myślałem, liczyłem na to, że może chociaż pokazał, że wam trochę z rozgrywki. W takim wypadku raczej to nie będzie można nazwać odcinkiem numer 1. Pewnie dam jakiś numer 0 albo po prostu kreacja postaci. Nie wiem, jak to będzie. Tak czy siak, już w następnym epizodzie, który będzie za, nie wiem, czy 3 czy 4 dni, czy jak, bo powiem wam szczerze, ostatnio tak się namieszało u mnie z tym wszystkim, że no mówię szczerze, po prostu nie wiem, ale jak będzie, to wtedy zaczniemy już rozgrywkę i zobaczycie, jak sprawdza się bezpośrednio nasz gwiezdny klucz w grze. Chyba, że zmienię mu imię. Jeszcze nie wiem, pomyślę nad tym jeszcze przez chwilę. No, a na obecny moment to już tyle, dziękuję wam bardzo, no i trzymajcie się. Hej, hej.